Cześć, witam wszystkich, bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny opis nowych eventów, które będą miały miejsce w ten weekend. Yy, oprócz tego dostajemy niewielką aktualizację, czego tak naprawdę się nie spodziewałem, ale coś tam zmieniają, coś tam kombinują. Yy, widziałem, że na przykład ma być coś takiego, o czym już zresztą mówiłem na live'ach, yy, że będziemy mieli w końcu yy, taki antyspam, jakby na poczcie, że dzięki temu nie będziemy dostać reklam yy, tych jakichś tam julek, jakichś tam nowych prywatnych serwerów i tak, dalej, i tak dalej, więc w końcu to yy, zmienią, ale na spokojnie. Do aktualizacji sobie przejdziemy na początek nowej eventy. Na wstępie zostawcie kciuka w górę standardowo. Widzimy grafika jest dość ciekawa, tak jakbyśmy mieli cztery tutaj połączone eventy, także także zaraz zobaczymy o co tu dokładnie chodzi. Zostawcie kciuka w górę, jeżeli odcinek wam się podoba. Macie moment teraz, żeby to zrobić. Jeszcze tylko wspomnę, że może być delikatnie kamerka inaczej ułożona, bo troszeczkę wczoraj musiałem zmienić jej pozycję, kto był wczoraj na streamku ten wie, kto nie był no to no to dopiero dzisiaj to widzicie na odcinku, ale mam nadzieję, że wszystko jest gied że to nie przeszkadza. Do Dobra, lecimy. Jesteśmy na forum angielskim i tak. Witajcie bohaterowie. Przygotuj się na cztery nadchodzące wydarzenia od piątku do niedzieli. Będziemy mieć zbiór szalonych grzybów, z 20% więcej grzybów u handlarza grzybami i zwiększoną szansą na grzyby w zadaniach. Czyli teraz promocje na grzyby połączyli razem z tą większą szansą na grzybki w misjach, więc to jest, no, wydaje mi się, że spoko. Oprócz tego mamy tak. Ponadto aktywny będzie montaż niesamowitych zwierząt, co oznacza dwa razy więcej owoców z zadań i Koła fortuny yy, można nakarmić zwierzaka 9 razy dziennie, a wierzchowce premium mają krótszy czas podróży. Odejmowane pragnienie pozostaje takie samo. Okej, okay, czyli, czyli yy, poczekajcie. Tutaj w skrócie możemy tak, możemy nakarmić peta 9 razy dziennie, czyli no to jest bardzo bardzo duży buz. Ja myślałem, że to będzie yy, dwa razy więcej, czyli że będziemy mogli 6 razy dziennie nakarmić, a tutaj mamy 9. No ciężko to będzie wykorzystać, no bo to w przez 3 dni nam wychodzi 27 jedzonek, ale spoko, jak komuś zalegałem jakieś jedzonka, to teraz może je zużyć. Yy, oprócz tego wierzchowce premium mają krótszy czas Podróży, nie wiem o co chodzi z, wierzcho z wierzchowcami premium. Może to chodzi o po prostu Tygrysa, na przykład i o Gryfosmoka, może chodzi o wszystkie wierzchowce. W każdym razie, no, awanturniczości nam odejmuje tyle samo, tylko że po prostu misje są krótsze. Z tego tak rozumiem przynajmniej. No i jeżeli faktycznie tak to wygląda. No to co mogę powiedzieć? No po prostu dla osób, które robią misję normalnie, to, to jest na plus, nie? Mi to tak naprawdę nic nie zmienia. Ja misję skipuję, klepsydrami. Zresztą zresztą chyba wiele osób tak robi w tych ostatnich eventach, po tych ostatnich eventach klepsydr, więc no tak to wygląda. okej, okay, jeszcze, jeszcze nie koniec. Ponadto będzie epic shopping. Spree Extravaganza, kurde, ale te nazwy tutaj to może być źle przetłumaczone, bo wiadomo, ja to tłumaczę od razu przeglądarką. Ze zwiększoną szansą na epiki w sklepach, w sklepach i na misjach pięć razy więcej wymagany poziom 50, czyli jeszcze oprócz tego będziemy mieli normalny weekend epicki, który był w zasadzie yy, chyba dwa tygodnie temu on był, tak? A teraz nam zna dają znowu coś takiego. To ciekawe w sumie, że łączą yy, tak naprawdę skarby lasu z weekendem epickim i dziwne z drugiej strony. Yy, podczas wydarzenia może znaleźć zwierzaka Nightlight, To chyba Chodzi o. To chyba chodzi po prostu o tego. Yy, tego Wepik? Yy, nie wiem, nie wiem na co się tłumaczy. Albo chodzi Pirodliszka, to raczej nie jest. No to jest raczej ten, Paladon po prostu. Yy, bo jeszcze pamiętamy, że nie, ma, nie było tych sterylnych SEDESów, no nie? Yy a jest są, sterylne sedesy, dobra wyprzedziłem, wreszcie porządna toaleta, w nagrodę otrzymasz dwa razy więcej punktów many za wrzucenie epika do toalety i zwierzaka manti czyli tą pirodliżkę, można znaleźć podczas wydarzenia, jak zwykle oba zwierzaki należy najpierw odblokować w ich siedliskach czas na naszą najnowszą aktualizację klienta do wersji 7.2, która jest zaplanowana na jutro na całym świecie dziennik zmian, no i tu mamy tą graficzkę graficzka jest w sumie można by powiedzieć, że dość ładna no bo prezentuje wszystkie cztery eventy i w sumie ciekawie to zrobili. Wydaje mi się, że ciekawie. Ten epic mi tutaj trochę nie pasuje, bo, bo jakby no. Dla mnie przynajmniej tak po co jak dwa tygodnie temu był, więc jakby no taki wciśnięty wydaje mi się troszeczkę na siłę, ale jeżeli chodzi o tego wierzchowca dla osób, które normalnie robią misję, to super grzybki, wiadomo, z zadań zawsze się przydadzą. No i tutaj jeszcze mamy te sterylne sedesy, czyli po prostu dwa razy więcej many za Epik, którą dostaniemy, no też jak najbardziej na plus, no bo wrzucamy za 50, a tak to będziemy wrzucać za 100. Zawsze to delikatnie przyspieszy zbieranie tej many, zwłaszcza tam na 20 plus Aurze, no nie bo jednak na początku to idzie w miarę szybko, a potem strasznie, strasznie długo się to z tą aurę zbiera. Dobra, no i mamy jeszcze przy okazji aktualizację, którą od razu też spojrzymy, jak to wygląda. Nowe funkcje, Arena Manager, nowy dźwięk otoczenia, twierdza nowy dźwięk otoczenia. Okej, okay, no to ciekawe nowe funkcje, co mogę powiedzieć, troszeczkę w stylu Playa Games, ale nieważne. Teraz mamy zmiany. Tawer na grafkości, ulepszone wyświetlanie bonusów, bonusów podczas wydarzeń, no bo to się tam bugowało, że wychodziło poza okienko i tak dalej, i tak dalej tawerna aplikacja, zwiększony rozmiar ikon wydarzeń w wersji SD tawerna zadania wartości zwiększone przez wydarzenia lub zwoje nie są już fioletowe, ok. tawerna, misja dzienna zadanie wrzuć jednego epika do toalety pojawia się dopiero po odblokowaniu toalety ok? to w sumie dziwne, że tak nie było wcześniej, poczta dodana ochrona przed spamem, czyli to właśnie o czym mówiłem, że teraz dzięki temu może nie będziemy dostać od tych botów wiadomości o nowych prywatnych serwerach, o jakichś tam julkach o czym zresztą żeśmy ostatnio na streamku gadali i tak dalej i tak dalej kowal, możesz teraz dodać gniazdo do przed przedmiotu na grzyby lub metalowe i tajemnice i tajemnice cze, yy, to nie wiem w sumie tak naprawdę o co chodzi możesz teraz dodać gniazdo do przedmiotu yy, na grzyby lu, w sensie tu powinno być chyba za grzyby lub metalowe i tajemne drzazgi. nie mam pojęcia totalnie, no zawsze tak było, że mogłeś albo za to albo za to, może coś źle tłumaczył, albo czegoś nie rozumiem yy, sala chwały, sekcja gildi ma teraz poprawny dźwięk otoczenia coś tam było widocznie nie tak naprawione błędy klaser, angielski tekst nie jest już wysiedlany w innych wersjach językowych poprawione działanie osiągnięcia zawsze włączony to też klaser, teraz osiągnięcie świadomość mody odblokowuje się po wyposażeniu zestawu w tawernie manekina ok, zadania naprawiono kolejny błąd, który powodował zepsute przedmioty z sydry. arena, naprawiono błąd z wyskakującymi kolorami w sali chwały kowal, naprawiono błąd wyświetlania, który pojawiał się, jeśli nie masz wystarczającej liczby grzybów, aby dodać gniazdo do przedmiotu no właśnie, to akurat było coś takiego, że zamiast tam chyba ilości grzybów to się pojawiał jakiś procent, to tam było coś to jest po prostu jakaś zmienna była, która nie powinna się wyświetlać, a się wyświetlała lochy, teraz premia za Działa dla towarzyszy we wszystkich Lochach. Mm, a to ciekawe, że w sumie nie działała, to nawet nie wiedziałem. Yy, twierdza, wyświetlanie możliwych łupów odświeża się szybciej, więc nie dostajesz łupów, niektórych Więc nie dostajesz łupów, niektóre były wyświetlane będą teraz pojawiać się rzadziej. Okej, okay, no ten, to tłumaczenie jest strasznie kiepskie, także a nie chcę znowu na polskim sprawdzać, bo znowu jakieś tam coś będzie źle napisane jak ostatnio i żeby tam nie wprowadzić błąd. No to są... to jakby nie są jakieś tam... nie jest jakaś tam wybitna aktualizacja, żeby wszystko dokładnie wiedzieć. no grunt, że naprawi mi błędy po prostu. Yy, Poczekajcie, to już czytaliśmy. Podziemie. Poprawiono obliczanie ekspa przez maszynę czasu za pomocą zwojów zaklęć. Podziemie. Naprawiono błąd podczas ręcznego wabienia bohaterów do swojego podziemia. Do twojego podziemia. Podziemie. Naprawiono błąd podczas wabienia bohaterów do podziemi przez salę chwały. Okej, okay, rozumiem. Sala chwały. Naprawiono błąd kursora, który pojawiał się podczas przeglądania innych postaci oraz gildii. To chyba, to chyba chodzi o to, że tak przeskakiwała ta sala chwały i bardzo, bardzo dużo osób to denerwowało. Mam nadzieję, że w końcu to Teraz w tym momencie naprawią, przynajmniej no liczę na to, ale to już sobie sprawdzimy. Może na spokojnie, może w piątek, jak będę nagrywał te eventy w praktyce, to od razu delikatnie tą aktualizację przetestujemy. No bo nie ma to jakichś tam wybitnych zmian, żeby to robić, już tak naprawdę, już w tym momencie. Dobra, na koniec musimy ogłosić, że Android Classic, wersja dla Facebooka i aplikacja Amazon zostaną zaprzestane w marcu, ponieważ nie będzie dla nich więcej aktualizacji. Kontynuuj grę na innych naszych platformach. Uwaga dla graczy na Facebooku, wasze konta znajdują się na międzynarodowym w pierwszym świecie w1.syfygamy.net okej, okay, miłego weekendu czyli no, jak ktoś gra jeszcze na tej ja pamiętam, że grałem, bo strasznie ta aplikacja była taka leciutka i strasznie mało internetu zużywała ta ta wersja shakes and fidget classic bo pamiętam, że nawet za dzieciaka jeszcze na niej grałem no to już ona nie będzie wspierana. Natomiast na Facebooku, na żadnych Amazonach i tak dalej nie grałem. A to ciekawe, w sumie, w sumie że jak zakładajesz przez Facebooka konto, to na pierwszym świecie międzynarodowym ci tworzyło. Mm, dobra, i to tak naprawdę tyle. Tak to wygląda. Tak wygląda aktualizacja. Tak wyglądają nowe eventy. Ciekawa sprawa może się coś pobawimy w weekend na streamkach i tak dalej, zobaczymy jak tam będzie z czasem, natomiast może, może coś pokminimy, żeby właśnie sobie... Epic w sumie mi się chyba nie przyda na żadnym koncie, może tam ewentualnie na druidzie, sedesy spoko, no to, to to wiadomo, no dla tych chyba, tak zgaduję, bo jeszcze nie wiem jak to dokładnie działa, ale zgaduję, że dla tych graczy, którzy, którzy po prostu normalnie czekają na misję, to będzie to krócej, no ale awki, jakby zabierało mniej awki tak samo razem z tym czasem, to by było bardzo na plus, no bo wiadomo, Żebyśmy byli jeszcze bardziej do przodu, powiedzmy, grając na przykład takim gryfosmokiem, no ale i tak git, nie? że będziecie krócej to mawkę osoby, które nie pomijają robić w dany event No i ta promocja na grzybki i więcej grzybków z misji, to jakby wiadomo, to jest zawsze git. Dobra, to by było na tyle. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Pamiętajcie o tym kciuku w górę, pamiętajcie zostawić subskrypcję z dzwoneczkiem. Dzisiaj wbijacie na twitcha dzisiaj nie będzie streamka, ale jutro będzie, więc możecie sobie na spokojnie wchodzić i zostawić tam followka, żeby wiedzieć, kiedy odpalam streama. I chyba tyle. I na Discorda wbijajcie dla widzów, wszystko macie w przypiętym komentarzu, wszystko macie też w opisie, możecie tam wbijać. Na Discordzie też są informacje o nowych filmach, są informacje o live'ach, jak zaczynam i jak odpalam. I chyba wydaje mi się, że tyle. Także ja wam dziękuję za uwagę. Pamiętajcie o tym kciuku w górę, żeby ten film pozycjonować jak najlepiej. Ja wam dziękuję za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.